Witam wszystkich. Dzisiaj pokażę Wam tylko tak w wielkim skrócie, że wyczyściłem sobie PS4 i wymieniłem pastę na nową, bo stara była po prostu już totalnie twarda, przestarzała i przez to konsola PS4 Slim bardzo głośno chodziła. I tak jak tutaj widzicie, kupiłem sobie dzisiaj w ProLine we Wrocławiu taką pastę Be Quiet DC1 3-gramową. Ja się postaram tutaj pokazać tak w wielkim skrócie, jak rozbierałem tą konsolę i na końcu zobaczycie, ile było brudu. Także lecimy z tematem. Tutaj sobie pokazuję właśnie tą pastę. Rozkręcenie konsoli generalnie nie jest trudne. Jest do ogarnięcia. Jedynie potrzebujemy odpowiednich śrubokrętów, żeby to wszystko tam rozkręcić, bo są raz, dwa rodzaje chyba śrubokrętów. Są krzyżaki i gwiazdeczki te. Torksy. Tutaj dysk twardy wyjąłem. Pokazuję. Zresztą zobaczycie, po wyjęciu on jest HGST. Jakby ktoś był ciekawy. Taki dysk. Tutaj się bawię z rozkręcaniem. Już widać, jaka jest zabrudzona tutaj w full kurzu. I generalnie powiem tak. Ci, którzy na przykład nie mają takiej pasty, a chcieliby tylko ją tak z grubsza przeczyścić, warto jest ściągnąć tą obudowę, chociaż do tego stopnia, jak tutaj jest pokazane. No i przeczyścić już sprężonym powietrzem wszystko tutaj. Też to troszeczkę pomoże w niektórych przypadkach, ale nie da takiego rezultatu, jak wymienimy pastę. Tutaj sobie poczyściłem to wszystko. Chodziłem oczywiście do łazienki nad wanną, żeby ten kurz potem spłukać. Sobie zaznaczałem śrubki, wiecie, ołówkiem, wpadłem na taki pomysł, jaka śrubka jest w danym miejscu. No i fakt faktem, potem wiedziałem, jaką gdzie wkręcić. I ją dalej rozbieram. Moduł chyba antena od Wi-Fi albo Bluetooth. W sumie są trzy anteny, jakby jest trzy kabelki. Czyli będzie jeden, dwa od Wi-Fi chyba i jeden od Bluetooth. Tutaj ją rozkręcam, tu już jestem prawie, że strasznie dużo śrubek jest, powiem Wam szczerze. Bardzo dużo śrubek. I tu mamy właśnie raz, dwa, trzy te torksy. Siemki już są odszczepione. Dwie śrubki jeszcze tutaj są. To trzeba wykręcić. No i dostajemy się już do samej płyty głównej. Oczywiście na tych tutaj kościach, prawdopodobnie pamięci to są, są termopady. Jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem termopadów plus dwa plus jeden termopad taki podłużny na te dwa elementy. No, widzicie. I to są termopady chyba 1 mm, także bez problemu można kupić taką jedną tasiemkę termopadów i wymienić na całkiem nówki. A polecałbym w ogóle kupić dwa takie paski i wtedy na całą kość takiego termopada nałożyć. Wtedy będzie super sprawa.
Tu próbuję dostać się już do tego, do wiatraka. Ściągamy to. I wiecie, co w ogóle dzisiaj zrobiłem? To, co jest tutaj. Przesmarowałem. O, właśnie ten element. Przesmarowałem od spodu troszeczkę pastą. Także może to będzie troszeczkę lepiej odprowadzało ciepło. Zaraz zobaczycie zasilacz. Cały zasyfiony. Masakra. Ale zaraz to, co zobaczycie, co jest na radiatorze od tej konsoli. To był szok dla mnie. Nie dziwię się, że ta konsola mogła się spalić w pewnym momencie. Ja i tak przedmuchałem wtedy w te wyloty z sprężonym powietrzem, więc mogłem troszeczkę już wydmuchać ten radiator, ale teraz ja zapauzuję. Patrzcie, co tu się dzieje. To jest po prostu od tej strony, od strony wentylatora. Widzicie to? Połowa wentylatora za radiatora jest zapchana kurzem. I niech to będzie. To będzie chyba główny ekran do miniaturki na YouTubie. Jak może być zabrudzony nasza konsola PS4. Także warto ją rozkręcić raz do roku. Wymienić pastę. I mówię wam, teraz po włączeniu konsoli ja nie słyszę wiatraka. Włączyłem Uncharted 4. Nie słyszę wiatraka. Tak cicho chodzi. Najbardziej grzeje się od spodu i w ogóle mam taki pomysł, że sobie kupię taką podstawkę na wypłatę, którą się kładzie pod spód konsoli, ale wiecie co zrobię? Zdejmę ten plastikowy spód konsoli, bo jak ją złożyłem i nie zakładałem obudowy i podłączyłem ją do monitora, to spód się tak grzeje mocno, że tam musi być jakaś podstawka, która będzie to chłodziła, tą całą płytę od spodu. I wtedy konsola jest nie do zajechania. Mówię wam. Także ja na tym zakończę filmik. I to jest przerażające, co tu widać. Poła radiatora jest zatkana. Także to by było na tyle. Pozdrawiam was. Pozdrawiam wszystkich posiadaczy PS4. Fajna konsolka. Zresztą jeszcze coś o niej powiem więcej niedługo. Bo jest jeden pewny temat taki, który mi kumpel pokazał. Rozwalił mnie na łopatki i naprawdę fajna konsolka. Nie żałuję zakupu. Trzymajcie się.